Jaho, witam wszystkich serdecznie bardzo z tej strony Sayuki i gramy dalej w God of War. Jesteśmy na tej wysepce tutaj wciąż, tak jak poprzednio. Musimy tutaj potraktować tego zwierza, co tu chodzi, inaczej nie dostaniemy się do tej runy, z czego do niej to chyba na końcu. Gdzie to polazło? Pasowałoby to wykończyć. Trochę poczuł, nie do końca. Przepraszam, nie mogę! Ich jest tu więcej. Gotowy! A drugi leci z tyłu. Krakuli! Jakie ciekawe w ogóle te. Goście. Bingo! Jeszcze tego. Tylko toporek. Bam, bam, bam. Strzelaj, strzelaj, nie krępuj się. Absolutnie. No, absolutnie. Hehehehe. On jest w ogóle na szóstym poziomie, to jest niesamowite. Czekam. O, to się dałam. Chciałam wspomóc trochę Atreusa. Ojej! Coraz bardziej zwalniasz! No bo się palę! Jeszcze sekunda! Pojęcia jak się ugasić. Chodź, podniesiemy życie. No. Cieszę się, bo jesteś po prostu ratującym nam życie tutaj chopaczkiem. Dawaj, gościa. Tak jest. Nie podoba mi się jego. O! Wybacz, jeszcze chwila! To ma jakieś dziwne ataki. Uniki ma dobre. O! Pięknie mu się dostało na powrocie. Prawie przegraliśmy. To prawda. O mało co mnie nie zmiotło, masz rację. Nowa porada. Dysponują potężnymi atakami, ale jeśli zrobimy unik w bok, powinniśmy być bezpieczni. Chyba o to chodziło. O, dobra. Tu zablokowane tym, co zwykle. Tutaj nic. Tu jest dok. Mogliśmy tu... Au, uderzyłam się w palec. Mogliśmy tu podejść z innej strony. No i super. Trzeba też to tutaj wziąć i zamknąć. Ale to z tej strony? No i jak my mamy to zdążyć zrobić? Niby w ten sposób. Ha? Co to za pomysł głupi? Trzeba pomyśleć, jak się tam dostać. Zdjąć i opłynąć dookoła łódką. Nie widzę innego tutaj. Jeszcze sobie trzeba odblokować w drugą stronę. Miejsce na łódkę sobie trzeba odblokować. Żeby się dało wpłynąć. No, ło. Strasznie słabe te zębatka jakaś taka niewielka w tym. Myślę, że wystarczy. Coś jeszcze do zestrzelenia z tej perspektywy? Chyba nie. No to dobra. To trzeba tu podpłynąć. Tam podpłynąć znaczy się. Bo tam nie ma łodzi. I byłoby trudno obejść to dookoła. Zdążymy tam podpłynąć zanim zaczną gadać. Żebyśmy im znowu nie przerwali. Chyba tak. Ale by było jakby teraz zaczęli. Podoba mi się jak ten. Jak Kratos zdejmuje tutaj czachę. Po to, żeby ją wziąć i ten. Żeby ją wziąć i położyć na tam na siedzeniu. A później jak wstają, to Atreus ją łapie i rzuca Kratosowi do rąk. I znowu mamy breloczek u pasa wtedy.
Fajna akcja. Bardzo pomysłowa. No dobra, dopłynęli. Właściwie moglibyśmy zastanowić się nad tym, żeby pójść do świata ognia. Oj no, jak to? No. O, jak szybko się ten... A ten się nie zrobił w ogóle? A on błyskawicznie wraca na miejsce. Trzeba go chyba ostatniego zrobić. No, trafiłam przecież. No właśnie. Chodź, idziemy rozwalić skrzynkę. I pewnie spotkamy tu jeszcze inne rzeczy. Bo widzę schody kierujące na boki. No. Mroczny, runiczny atak. Ło! A weźmy go sobie. Ulepszmy go od razu. Zobaczymy, jak to będzie działać. Co prawda nie ma takiej siły jak tamte. Bo tamten już był rozwinięty, ale jak go rozwiniemy, też powinien być dobry. Szukam życia, tak w ogóle. Skrzyneczki, nie macie gdzieś życia w sobie? Tu nam jakiś drał gór wyskoczy, jak nic. Żadnych wiader? Dobra, przejdziemy się jeszcze kawałek tutaj widocznie. A nie przejdziemy się najwidoczniej. Dobra, to tyle. Ale korci mnie, żeby iść do tego świata ognia, naprawdę. Ale odkryliśmy tu jeszcze nowe rzeczy, więc fajnie byłoby je sprawdzić. Myślicie, że jest po co wrócić tam? Za te bramy? Trzeba by sprawdzić. Tam, co był ten smog oryginalnie i cała reszta, cała akcja. Sprawdźmy. Mimir, możesz skończyć tamtą historię? Odyn zapragnął posiąść wizję Ragnaroku zapisane przez Groę, piastunkę wiedzy. Jednakże nie wiedziała, że to właśnie Odyn odpowiada za zniknięcie jej męża. Używając swych zaklęć, ukrył jego śmierć z ręki Thora przed jej wzrokiem. Wrócimy do tego później. Kurczę, jakie te historie są mroczne. Tamten jest do walki na pewno. Dużo tu draugrów! No właśnie, wybacz, widzę. Jeszcze chwila! Dawaj go. Ba! Leci na ziemię! Druma! Krakulis! Pewnie, że tak. Bam! I bam! Dawaj go! Oj no! Tak! Po tobie! A? Jego słaby punkt! Nie widziałam! To my się tu bawimy w najlepsze z tamtym jednym. A tam lata ten! Stary jest stary! Wybacz! Jeszcze chwila! A! No ja wiem, że mam problemy. Rzucaj w niego tam. Zanim się położy i będzie strzelał w górę. No właśnie. Ach. Biegnę do ciebie. To nie dlatego, że nam bardzo źle szło, tylko po prostu mieliśmy od początku bardzo mało życia tutaj akurat. No, nami też. Nie jestem gotów! Gotowy! Dobra, trochę go tu rozjuszymy. Już nie wiem, czy lepiej ładować, tak? Przy tymi atakami wielkimi. To są. Ech. No rzucaj! No nie. Ogień!
Jeszcze się palę. Zginę od ognia, po prostu płonąc. My mamy jakąś runę leczenia, nie? No dobra, niech będzie tak. No zobaczymy. Czuję, że to jeszcze nie koniec. Uwaga, ojcze! No nie! Dalej, wstawaj, bracie! Zachciało mu się wybuchać, no. Jeszcze raz. Nie warto atakować takiej z małym życiem, ale nie widziałam, że mamy małe życie. No widzę, że tam leży. Teraz widzę, no. Teraz mam całe życie tu już w ogóle. Przygotuj się, chłopcze! Nie jestem gotów! Jesteś. O, już wstało. Gotów! Aha. To jego słaby punkt! No widzę. Tamtego strzelaj, bo przeszkadza. No. Ogień! Uwaga! Ach! Sekunda! Powalę go! Którego? No weź! No nie! Chciałam go rozpłatać! Jego słaby punkt! Wal! No wiem tylko, że on... strzela w moim kierunku, nawet stamtąd. O. Ogień! Uwaga! A, bo to taki nie fajny ten ogień, dobra. Nie jestem gotów. Zaraz będziesz, nie martw się. A to nie to chciałam. Gotowy do akcji. Tak? To rozwal tego za tobą. O, życie. Ja wiem, że można rzucać w niego tym, co on tam wypluje swojego. Z tym rzeczy nie zawsze łatwo złapać. No właśnie. Wszystko u ciebie w porządku? Tak, trochę nie. Bym powiedział nawet. Dobra, to jest jednak trudniejszy stwór niż myślałam. Nie no, nie możemy tam się zamknąć w ślepym zaułku, bo... Uwaga! No właśnie. No trafił mnie prosto w... normalnie, nie wiem. Ale prosto. Nie wyglądasz najlepiej. Wiem. Jestem na wykończeniu. Poprzednim razem mnie na takim poziomie wykończył. Uwaga z prawej! No nie? No, otwórz się. No, jeszcze raz. No. Ale życia to nam brakuje wybitnie. Nowy wpis, dobra. Życie by wpadło, fajnie by było. Pradawny lawowy. Ten pradawny długi czas spędził pod wodą. W jaki sposób zachował swój żar i dlaczego nie szukał suchego lądu? Może pod wodą pradawni przechodzą w stan hibernacji? Może. Mamy to. Ognista pieczęć potęgi. Rzadki przedmiot zaklęcia. Ale życie to mamy bardzo niskie. No to trudno. O, tam można wyjść na górę. Wyjdziemy. Zobaczymy. Na razie pobiegamy z mapą na czerwono. Bo tak. Tam nie ma wyjścia, nie? Nie.
Słyszę zwykłe ptactwo, nie słyszę innego. Dobra, chodź, wyjdziemy na górę, zobaczymy, co tam się dzieje. H, 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 h. No właśnie, miałam pytać, gdzie tu jest podskok? Dobra, jakieś życie ktoś tu ma dla mnie? Ty, no cześć. Witam! Mam dla was dwóch kolejne zadanko. Fajnie. Czego chcesz, krasnoludzie? Mam kolejny trop w sprawie starego Andwariego. Spotkajmy się przy kopalniach Landsudr. Wyniesiecie z tego sporo cennych gratów. Kolejny trop? Przecież go znaleźliśmy. Znaczy, znaleźliśmy jego dłoń. Wyjaśnię przy kopalniach. Znajdziecie je na południe od rzecznej przełęczy. A teraz kupujecie coś, czy zamierzacie tu tak sterczeć, jak widły w gnoju? No bardzo dobre pytanie. Jestem za zadaniem. Pierścień był na dłoni Andwariego w kopalniach Volundr. Dziad ciągle majstrował przy duszach. Ciągnęło go do mrocznych rytuałów i innych takich. Aha, to tyle? Jeszcze nie tyle, dobra. Gdzie jest ta nasza misja? Och, tu! O tak! Tak, tak, tak. Im bliżej, tym lepiej do takich miejsc. Czy my tu nie mieliśmy szybkiej podróży? Gdzieś chyba była. Dźwięk jego młota uderzającego w metal sprawiał, że żar buchał mi z nozdrzy jak z pieca. Lepiej stąd idźcie, zanim zrobię się zbyt swawolny. Swawolny mówisz? Ej, Brok! Możesz na to spojrzeć? Co tam masz, urwisie? Widzę, że napatoczyliście się na wędrowców. A raczej to oni postanowili napatoczyć się na was. Kim są? Czego chcą? Bo ja wiem! Niech mnie dużo pytań zadajesz. Odblokowano nowe przepisy. Co się tak kręcicie jak smród po gaciach? Do dzieła! O, prawie zapomniałem. Brok, poznaj Mimira. Spotkamy się. O! Czemu nie mówiłeś? On dobrze wie czemu. Ja dobrze wiem, ty dobrze wiesz. Cisza. Koniec dyskusji. Wiecie co? Już nieważne. Czy ty i Sindri nie możecie się pogodzić? Nie wierzę, że jest aż tak źle. Jesteście rodziną. Nie praw mi kazań na temat rodziny. To nie ja tu zapomniałem, kim jesteśmy. Nasze dzieła były legendarne. We wszystkich 9 światach przez więcej lat niż mogę zliczyć. Nie odrzuca się tego z powodu jednego. Czego? Niczego ciekawego. Nie masz czegoś do załatwienia? Uparta pokraka, no. Druma! Dobra, zajmijmy się wami. Dobra, a sprawdźmy, co my tam mamy. O, ja cię... Gdyby nie to, że potrzebujemy rozżarzonego węgla, to coś tu fajnego mamy. No, zanosiłoby się na całkiem fajne rzeczy ewentualnie. Tak. Całkiem sporo, tylko chyba musimy iść do świata ognia. Biodra, tak, zdecydowanie. Ja sobie to tutaj szybko sprawdzę z wami, co my tu mamy. No, i tu dokładnie to samo. Musimy iść do świata ognia. A czy my nie podnieśliśmy... Możemy mu ulepszyć. Zobacz, jak się teraz sprawdzi. I nie pozwól znowu się do niego dotknąć mojemu braciszkowi. Dobra. Lewiatan, co szpon? Chcesz, młody? Nie. O, zdecydowałeś się? Nie. Czy... Wow. Dobra, przywołanie jakiejś burzy. Zaklęcia. Tak. Zaklęcia, które można będzie zrobić, ale trzeba na nie mieć najpierw rzeczy. A, możemy kupić po prostu stal, jakbyśmy potrzebowali. Dobra. Zapraszam ponownie, a teraz wypierdalać. Do widzenia się z państwem, w skrócie mówiąc. Tak, do widzenia.
Zastanawiam się, czy jest sens wchodzić tam dalej na razie. Czy poczekać ewentualnie. Chodźcie, zobaczymy. Ale nie, tu nie ma po co, bo tu nic nie było pod wodą. Więc w sumie wracamy po nic tak naprawdę. Pewnie tylko po to, żeby z kimś powalczyć. Myślę, że pójdziemy zrobić to dodatkowe zadanie jeszcze dzisiaj. Okej. Co się tak kręcicie jak smród po gaciach? Do dzieła! No weź nie przeszkadzaj, tu się człowiek, tu się myśli, no. Musimy wrócić na łódź. I myślę, że popłyniemy tam. Fajnie się tu zeszło. Podoba mi się ta droga. No i życie by się gdzieś przydało. No wiem, że mogę tę runę jedną włączyć, co życie przywraca. No a właściwie czemu nie? Ona jest na pancerzach? Tak. Na broni? To nie, to. Tu inne ataki po prostu mogę wybrać. W umiejętnościach? Nie. Na pancerzu chyba w takim razie. Talizman. Dobra, jest. Gdzie jest to, co przypewnia... To, o... Czekaj... Dużo wróci? Wystarczy. Wrócimy z powrotem do tego, co było wcześniej. Zadając obrażenia do ogłuszenia, odpychające. To chyba było to... A zaraz, nie mogę go zmienić? No, ten... Chyba mam runę w użyciu, więc nie mogę na razie. Chyba dopóki się nie załaduje. Żebym nie zapomniała tylko zamienić później. No. Posłuchamy dalej opowieści. Proszę, proszę, nie krępować się. Słuchamy, słuchamy. Mimir! Możesz skończyć tamtą historię? Odyn zapragnął posiąść wizję Ragnaroku zapisane przez Groę, piastunkę wiedzy. Uśmiechając się, zazdrosny Odyn chwycił ją za gardło i własnymi rękami skradł jej bibliotekę oraz życie. Wiedziałem, że Odyn jest zły, ale to po prostu... Sorry, mamy ołtarz. Czarownica, gigantka i potężna wieszczka zabita przez Odyna ukradła jej księgę wizji, zwana piastunką wiedzy Groa, była pierwszą, która miała wizję Ragnaroku, zaufała Odynowi. Zły pomysł. Bezlitosne, barbarzyńskie, okrutne, cały Odyn. W sumie dobrze byłoby usiąść przez jakiś czas w ciszy i rozmyślać nad okrucieństwem Odyna. Dobrze tak, więc. Rozmyślaj dłużej. Rozmyślaj dłużej. My chyba musimy się udać w tamtą stronę. I z tamtej strony, gdzie był kiedyś posąg Thora, udać się tam. O! Pięknie. Dobra, rozjedźmy tutaj trupki. Patrzcie, teraz mogę wejść niżej. O, kolejne drzwi. Zaznaczam jako odkryte, jak tylko do nich podpłynę, czy muszę tam wejść? Ech, no i muszę chyba wejść. To na wstecznym. Bip, 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 bip. Co się za tym kryje? Żaden ziemski klucz ani siła nie mogą sforsować tego zamka. Także zapomnij. Spoko, i tak się nauczymy.
Zbadamy też te przeręble tam, miejsca, które widać, ale to za jakiś czas. Najpierw chciałabym jednak iść tam, gdzie był Thor, gdzie on był. W tym miejscu to było jeszcze kawałek chyba dalej. Z tamtej strony bardziej. O, tu jest kolejne zarośnięte coś. Gdzie on był? Tutaj? Tam gdzie nogi, dobra. Tam gdzie nogi. Trochę mu jednak zostało. Widzę coś na dole. Złoto. Dobra. Ja tam widzę coś fajnego, ale dobra. Mówiliśmy, że płyniemy tam. Nie mogę się dać tak rozpraszać. Nie wierzę, że go zjadł. No nie? Zżarło go. Myślę, że tędy powinniśmy się tam dostać. Chyba. Tak zakładam. Dostaniemy się tutaj, a woda jeszcze bardziej opadła, więc może będzie większe przejście? To są moje domysły. Tylko i wyłącznie. Mam pytanie. Skoro Ymir był pierwszym gigantem, skąd się wziął? Na początku był Ginnungagap, wielka pustka. Nie było jeszcze żadnych światów, tylko pierwotne siły. Był ogień i lód. I gdy spotkały się w pustce, stworzyły... Wodę? Więcej niż wodę. Była to mistyczna krew czegoś zupełnie nowego. Z tej wody powstał Ymir i stał się istotą stworzenia i chaosu. Matką i ojcem wszystkich, którzy pojawili się po nim. Nawet asów? Ano. Każdy bóg, człowiek i bestia zrodzili się z ciała Ymira. Chociaż to właśnie asowie uznali, iż są tak wspaniali, że to oni powinni zarządzać resztą stworzenia. Albo opowiem ci tę historię później. Dobra, mamy kolejne wrota jakby co? Ale one nas i tak nie zaprowadzą na razie nigdzie. Myślę, że spróbujemy... Tylko odwiedźmy, gdzie odwiedźmy, można tam przejść. Naprawdę można? Czy tam się trzeba jednak jakoś teleportować? No nie widzę innej drogi niż tędy. No ewentualnie tędy, ale to wtedy musielibyśmy odkryć coś tutaj, żeby nas przepchnęło tutaj. No nie wiem. No nic, próbujemy na razie na górę. Freya może nie chcieć z nami rozmawiać. Może mi powiesz, jak zaczęła się historia z Baldurem? Po prostu do nas zapukał. Baldur z Asgardu złożył wam wizytę? Tak. Przyszedł i sprowokował walkę. Powiedział, że chce się czegoś dowiedzieć. Powiedział, wiem, czym jesteś. O, później jeszcze do tego wrócimy. Czego dokładnie chciał się dowiedzieć? Byłem już wtedy pod podłogą. Powiedział, że dobrze wiem, czego chcę. Może mnie z kimś pomylił. Bardzo interesujące. Opowieści Mimir na temat Baldura. Mimir pomaga nam się dowiedzieć, dlaczego Baldur, jeden z asów, nawiedził nas w domu. Wiem, czym jesteś, wiesz, czego chcę. Za kogo on nas ma? Ano właśnie. Ano właśnie. Zastanawiam się, czy powinniśmy wejść tam do lasu, czy zapukać do niej do drzwi. Pytanie, czy możemy zapukać do niej do drzwi. Nie otwiera drzwi. Nie rozstaliście się w najmilszej atmosferze, co? Aż dziwię się, że chcieliście tu wrócić. Czujesz, że to twoja wina jest jakby. Tamto to jest coś, co już wybuchło, nie? To znaczy wrócić... Czekaj, nie te drzwi. Ja tu próbuję się dostać do tego miejsca, do którego próbuję się dostać, a nie. Może jest tam przejście już. Oraz hop. Wspinać się w tej studni będziemy jeszcze z 500 tysięcy razy. Tak coś czuję. Ale ta zmiana klimatu jest po prostu mega śna. Pytanie. Nie ma przejścia już wcale tutaj znowu?
No to wygląda mocno jak teren zamknięty, ale czy to musi być teren zamknięty? Stąd może naprawdę nie być wyjścia. Czyli muszę znaleźć drogę tam w inny sposób. Ciekawe, czy ta droga jest możliwa tam teraz. Czy jest jakiekolwiek przejście. To mnie też ciekawi. Bo nas oczywiście nie chce przepuścić dalej. Dobra, dajcie mi sekundę. Pasuje po prostu dostać się jakoś tutaj. Tam nas nie chcą. Tu nas nie chcą. Jakoś trzeba tam się przedostać. Wiem, że na jakiś czas wypadłem z obiegu, ale od kiedy to martwi nie pozostają martwi? Małe wskrzeszonko w gronie przyjaciół to jedno, nie mogę narzekać. Ale to wygląda, jakby Hel rozpanoszyło się w Midgardzie. Freya mówiła o braku równowagi. Ktoś igrał z potężnymi siłami. To widać gołym okiem, a Odyn jest królem igrania. Ale wolę nie wiedzieć, jak do tego doprowadził. Może Walkirie miały w tym udział. To byłaby naprawdę niebezpieczna gra. Okej. Nawet Mimir nie wie, czemu w Midgardzie tak się zaroiło od ożywieńców. Podejrzewa, że to sprawka Odyna, a może również Walkirii. Co do Walkirii, no to wiadomo, będziemy jeszcze do tego wracać. Pytanie, powinniśmy sobie popływać? Bo pomyślałam, że może spróbujemy dostać się tutaj, może z tej strony. Może warto z tej strony spróbować. Na razie możemy sobie wsiąść na łódź i popłynąć i posłuchać opowieści. Co też jest fajne, świetne, że to wymyślili. Mam nadzieję, że jest ich na tyle dużo, że możemy pływać i pływać. Tylko trzeba czasem chwilę poczekać, żeby zaczęli rozmawiać. Chociaż czasem zaczynają od razu. Nie wiem, od czego to zależy. To co? Może dokończymy opowieść? I tak oto w legendzie o Ymirze, pierwszym gigancie, pojawiają się asowie. To Odyn podniósł rękę na stwórcę i przelał życiodajną krew Ymira swoją włócznią. Powiedział, że to zło konieczne, aby we wszystkich światach zapanował pokój. Z rozprutego ciała praolbrzyma Ymira Odyn stworzył krainę Midgard. Nazwał się Wszechojcem, jakby to on był stwórcą, a nie jego mordercą. Urobi się dziwnie. Ymir to pierwszy z gigantów, a z jego ciała zrodziły się różne rzeczy. Zaraz, to było. Bo on dopisuje końcówki. Więc Ymir zrodził się z ognia i lodu. Z jego ciała powstały wszystkie zimne. Wszystkie ziemie i stworzenia. Wszystkie zimne ziemie i zimne stworzenia. Wliczając w to asów, którzy następnie go zabili, aby zaprowadzić porządek, czyli przejąć kontrolę. Pierwszy gigant był pierwszą ofiarą Odyna. Mały, chciwy tyran. Mimir? A, wybacz, chłopcze. Chyba najlepiej będzie, jak skończymy w tym miejscu. Mówisz, nie chcesz dalej o tym opowiadać? No weź. Dobra. Czekajcie, widzicie? Bo odkryły się takie rzeczy. Tak samo jak to tam. Łezka do podniesienia. To popłyniemy do łezki. Tak. Dwa do obrony. Dobra. O. I teraz myślę, że to może być dobra trasa, żeby dostać się tam, gdzie chcemy się dostać. Bo jednak Freya ma zamknięty świat wokół siebie. Nie da się tam nigdzie przejść. Jedyne, co musimy pamiętać, że tam mamy do odkrycia jeszcze jedną rzecz. Chyba znaleźliśmy miejsce z map skarbów.
Tylko jak tam wejść? No dobra, popłyniemy na razie dalej. Ale to wyglądało jak miejsce z mapy skarbów pod tym wrakiem połamanym. Może będzie się dało tam wejść. Zobaczymy. No i dzień dobry. A jeszcze taka fajna rzecz. Obie misje od braci praktycznie są w tym samym miejscu teraz. To będzie śmieszne. Spotkamy ich obu? Czy tego, do którego mamy misję? Ciekawe. Dobra, w górę. Nie. W bok. Kamera jakby miała coś na nas wyskoczyć, ale niech będzie, że nie. Uwierzmy na słowo. Dobra, na dole raczej nic. Jakieś wiadra? Chyba nie. Na górę. Zaraz się mu obrócimy do tyłu, czy coś za nami nie ma. Wygląda, że nie. Ale przed nami jest. Chodź tu, bydlęciu. Okej, mamy tu broka. I przydałoby się drugie stanowisko. Przy którym siedzi drugi. Jak on ma na imię? Sigrid? Jest szybka podróż. A któż to się w końcu pokazał? Czekaj. Bo mam ochotę na rozwałkę troszeczkę. Zobaczymy, czy później jak zmienimy misję, to się zamienią miejscami. Mów do tego pierścienia. Co? Nie słyszę myśli pierścieni, Brock. Przemawia do mnie! To Andvari! Ha, wiedziałem. Mówi, że udał się do kopalni Volundr, aby zobaczyć swój błąd, ale dopadł go pożeracz dusz. Zanim został rozszarpany, rzucił zaklęcie i przeniósł duszę do tego pierścienia. A potem... A co z jego gratami? Co? Andvari miał tu warsztat z wichajstrami wszelkiej maści i zdobionymi narzędziami. I przepięknym młotem. Wspominał coś na jego temat? Denerwujesz go. No i? Weźcie ze sobą Andvariego i idźcie się rozejrzeć. Jeżeli znajdziecie jego młot, to zrobię wam coś naprawdę wspaniałego. Za darmo? Ej, wy! Nie zapomnijcie o kamieniu wejścia! Dobra, chodźmy. Coś tu jeszcze możemy zrobić dzisiaj. Andvariemu nie podoba się, że zabieramy jego rzeczy. Nie obchodzi mnie to. W sumie i tak tego nie mu nie powtórzę. Ciekawe, co powiedział. Zaraz miałam chyba złą misję zaznaczoną. Sprawy rodzinne. To. Od razu lepiej. O, dziadostwa plujące z ogona. Przed nami. Jeszcze moment. Gotowy. Roma! Mam cię. Wyłaź. Uwaga, ojcze! O, nie tam chciałam. Bam, 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 bam. O, uciekło. Tylko gdzie uciekło? Tutaj. A znowu? Ej, uparte. No nie, jeden, drugi.
O, 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 o. Bum, 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 rozwałka. Wróg padł! Uważaj z tyłu! Wróg padł, ale jest nowy. Skąd on się wziął? Ile ich będzie jeszcze? Tyle? Powiedz kiedy! Jeszcze? Wow! Druma! Nie jestem gotów! Jeszcze jeden! I po wrogach! Tak, kolejne telefony, ale już jestem. Myślę, że nawet nie zauważyliście aż tak mocno tego cięcia, poza tym, że po prostu weszłam do menu, więc jest dobrze. Druma! Chyba stoisz ze złej strony, wiesz? Poza tym coś czuję, że oni chcą, żebyśmy to gdzieś przepchnęli najpierw, na przykład. Blisko tutaj. Kto wie. Dobra, co my tu mamy po kolei? Na pewno mamy wiadro. Jedno tylko. Rozczarowali mnie. Dobra, co mamy z tej strony? Szkielety. Andvari mówi, że ten krasnolud był z jego ekipy. Zginął przez jego błędy. Wydaje się smutny. Smutek pierścienia jakoś niewiele mnie obchodzi. No dobra, mamy to dać na dół, ale obawiam się, że nie możemy tego dać na dół przez to, że to właśnie tam jest utknięte. A, długie nie jest. Dobra. Okej. Tak też może być. No i spadło wiadro. O, to mu się nie spodobało. Ostrzega nas, byśmy tam nie schodzili. Nie słuchaj jego podszeptów, chłopcze. Nie można mu ufać. Ciemny elf! Uwaga! O, ciemny elf! O nie! Jakim cudem? Czekam! Strzelaj, strzelaj! Już prawie! No nie! Jeszcze moment! To jak tu próbuję rozpłatać, a ty ten... O! Rozwalił obu. A! Uważaj! Jeszcze jest dwóch. Czekaj, bo tu próbuję różnych ataków. Gdzie to znowu uciekło, no? Ostrożnie! Bo! Nie miał szans. A ten ostatni tam. Sekunda! Bam, bam, bam. Mogę działać. Co, nie wyleci już? Co ty na to? Coraz lepiej się spisujesz. Tam też trzeba będzie podejść. Od razu może tam pójdziemy, co? Coraz lepiej się spisujesz. Brzmi całkiem dobrze. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak myśli. Chociaż Kratos może nie mówić całej prawdy, ale raczej nie okłamuje chyba, więc... Więc jest to okej. Mogę tam zeskoczyć? Nie. No dobra.
A mówię wam, jestem pewna, że kto jak kto, ale Kratos akurat mógłby tam spadać bez problemów pewnie. A, to strzelaj. Moment! Nie no, dasz radę. Pięknie. Ucisz ten pierścień, chłopcze. Nie wiem jak. Okej. Ucisz pierścień. Panie, proszę mi tu dać to, co wam wypadło. Okej, tu więcej rzeczy może wypaść. Z tego, co widać. Góra chyba jest ciąg dalszy, a... Albo tam. O, teraz to ciężko powiedzieć. Dobra, najpierw pójdziemy tu do tyłu. O. Skup się, chłopcze! Struma! Struma! Pięknie. Czy on na niego się... Czepia się go w chwili, kiedy zaatakuje nas coś i my nawet nie widzimy, że nas coś zaatakowało i nie damy rady się obronić? Tak jakbyśmy potrzebowali? Ciekawe. Dobra, wejdę najpierw tutaj. No dobra. Po prostu graty. Po prostu graty. Zawsze te graty takie fajne. Dobrze. Dobra, to jest droga dalej, czy ta winda tam? Teraz to już sama nie wiem. Pożeracz dusz! I wędrowiec. Szykuj się. Nie, dwóch naraz. Dwa takie silne dziadostwa. Nie chcę walczyć z oboma. Jeden jest problematyczny, a co dopiero obydwa. I pewnie jeszcze przywołają jakieś dziadostwo ze sobą. Mhm. I jeszcze nie reaguje, jak się rzuci z daleka. O, tamten tak. Myślicie, że możemy go tak tłuc z daleka? Wciąż mam wrażenie, że... Jego to nie rusza. Bo mu życie się nie pojawiło nigdzie, więc... Za tobą! Strzel te, zastrzel te. Zaraz, czemu on nie ma życia nigdzie? No czaszkę wyjmuję, ale życia nie ma. Wybacz, jeszcze chwila! No wiem, będę z nim walczyć ręcznie, tylko tego rozwalę. No wiesz co? Będzie im przeszkadzał, a nie. Jeszcze sekunda. Czemu się ten nie budzi? No dobra. Jest problem, nie budzi się ten drugi. Dlaczego? Martwy po... Jest powolny, ale bardzo wytrzymały. Powinniśmy wykonywać uniki w tył, kiedy atakuje poziomo, i w bok, kiedy atakuje pionowo, w przerwach między poszczególnymi atakami. Teraz dusz. Co one tu w ogóle robią? Jak to twoja wina? Chłopcze, zignoruj go. Wiesz, ciężko mi go ignorować.
No ciężko, jak gada ktoś do ciebie bez przerwy, nie dziwię się. Dobra. Coś jeszcze gdzieś? Na pewno tam skrzynia jest na górze, ale tam chyba nie możemy wejść na razie. No zakładam, że on nam będzie problemy robił, jak będziemy wracać. Jesteś pojedynczy? Nie. Dobra. Tam pójdziemy dopiero. Jakoś. Tędy. Dobra. Dobra. Otwórzmy, co mamy. Czy my już plądrujemy te jego rzeczy, czy dopiero będziemy? To jest pytanie. Czy on się już czuje oburzony tym, że my tutaj mu dokuczamy, czy nie? Czy to jeszcze nie ten moment? No i gra. Proszę mnie przeprosić. No, dziękuję. Mówi, że ta skrzynia uruchomi jakieś pułapki. Czyli pewnie tego, co tam śpi. Mamy... I gdzie te pułapki? Wydawał się taki pewny. Mówię ci, obudzi się teraz ten, bo musimy tędy zejść? Niby nie musimy, ale... Wiecie co? Ja tam pójdę do niego. Bo czuję, że to on jest tą pułapką. Jednak nie? Ale on wygląda, jakby był w jakiś sposób żywy, się w końcu świeci. Dobra, gdzie te pułapki? No, dobra, powiedzmy, że nie ma. Powiedzmy, że na razie nie ma. Może będą dalej. O, szczurek. Gulna! Babaulo! Uważaj! Mogę już ruszać! Świetne. Och, mogłam rozwalić obu. Bam. No, postrzelasz go trochę? Super. Idealnie. Czego chcieć więcej? Po prostu idealnie. Świetnie mu idzie z tymi strzałami za każdym razem. Dobra, jest tutaj coś do strzelenia. Zrzucenia, wiadro. Czy tam inny znak? A teraz cisza. Dobra. Nie wiemy, ile ta misja jeszcze potrwa, ale... Pasowałoby powoli odcinek kończyć. Stąd też nie widzę nic, co byśmy mogli ustrzelić albo zebrać jako dodatkowe rzeczy. No poza tym, że tutaj są... Tamto musimy wejść. Jakoś górą na pewno. Rozwaliłem tu coś pod ręką. Okej. Dobra. Czaszka, aż czuję, że tu jakaś wiedźma wyskoczy. Jak nic, jakaś wiedźma. Dobra, tu jest zjazd na dół, to nie będziemy z niego korzystać. Czy to nam przesunie... Właśnie to? Albo zrzucina. Antwani mówi, jego warsztat jest na górze. Ale wiem, nie ufaj pierścieniowi. Ale pojechał bardzo wysoko, chciałabym zauważyć. Nie można tego zdjąć niżej. Po prostu nam otworzył przejście, niech będzie i tak. Myślałam, że będzie mi się jakoś po tym wspinać, ale może być po ścianie. Chyba, że nam to na głowę spadnie, to inna sprawa. No dobra, wrogowie. Krakulis! Ha, ha, ha.
Mówisz? Chwila! Za tobą, pociski! O! O nie! Zrobili ciemno znowu. A strzelaj na zdrowie. Jeszcze chwila! Aha, bo ja mam tą inną umiejętność włączoną. O! Powiedz kiedy! A cały czas, nie krępuj się. Uważaj! Okej. Okay. Jak mnie trafią, to im się włącza wtedy ten tryb taki. Strzelaj, strzelaj! Uważaj! Haha! Za tobą! Możesz ty. Ojcze, jesteś ranny? No trochę tak. Nie jest, chłopcze. No powiedzmy. Już prawie. No nie. Ojcze, jesteś ranny. A zdecydowanie. Dobry strzał. No tłuczmy go na razie. Gotowości. Jeden jest za nami. Na pewno jest gdzieś za nami. To nie było łatwe. Co podnieśliśmy? Talizman. Po aktywacji tworzy niewielką strefę ochronną, wewnątrz której Kratos otrzymuje zredukowane obrażenia, a jego ataki nie są przerywane. Może spróbujemy? Aha, chyba mam w użytku inny. Ale... tak, bo się ładuje, dobra. No i zapomniałam go wymienić, tak jak mówiłam, że zapomnę. Ciemny elf Lord. Te ciemne elfy są większe, szybsze i silniejsze od wszystkich, z jakimi przyszło nam do tej pory walczyć. Ich ataki nas na pewien czas oślepiają i ogłuszają, walczą podobnie jak reszta ich pobratyńców, ale ich ciosy są znacznie mocniejsze. Zdecydowanie. Chłopcze. Ojcze, proszę, posłuchaj. Ekipa Andwariego zrobiła tu coś złego. Cieszę się, że zniszczyłeś warsztat i przeprasza, że nas zwodził. Jego młot czeka za bramą. Dobrze. Przerywam ten odcinek już trzeci raz. Bo poczta, bo kurier, bo telefon i tak dalej. Już nawet nie wiem, ile mam nagrania. Ile mam dokładnie nagrania zrobionego tutaj przez te dziadostwa. Co, w górę? Na pewno koło godziny, ale nie wiem, czy 50 minut, czy 40. O, cześć. Super. Jeszcze jest inna sprawa. Tam wciąż była winda w innym miejscu wcześniej, której nie sprawdziliśmy. Chyba, że zejdziemy do niej tędy na przykład. Chłopcze. Tak jest. Dobra, wpisuję do dziennika. Super. Pożaracze dusz. Zadziwiło mnie, jak łatwo można usunąć duszę pradawnego i przemienić go w posłusznego tragarza. Spełniał wszystkie moje polecenia i wydawał się zupełnie pozbawiony własnej woli, instynktu samozachowawczego czy łaknienia, ale potem spalił biednego Lita na popiół. Nie ostała się nawet jego dusza. Wydaje mi się, że to właśnie brak własnej duszy skłania te stworzenia do atakowania istot, które ją mają. Kto by pomyślał, że stworzymy coś tak przerażającego jak pożeracze dusz? Surtr kazał wysłać kilka do Muspelheimu. Wolę nie myśleć, do czego je tam wykorzysta. Kolejny powędrował do Mozo... Gnira. Tak, był tam. W Konunsgradzie. Gardzie właściwie. Jak dla mnie może spalić tego starego głupca. Najbardziej niepokoję się o krasnoludy w kopalniach Volundr. Mam nadzieję, że nie jest za późno na naprawienie błędu. Andvari. No dobrze. To wspaniały młot.
Młot. Andvari, dziękuję. Młot. Będziemy wracać, tylko tak. To nam otworzy albo drogę do pożaracza dusz, albo do tej windy tam. Zobaczymy. Z tym, że ja wciąż chciałabym tę windę sprawdzić. Zatrzymamy go? Porozmawiamy z niebieskim. Jazda! Truma! Gotowy! Nie jestem gotów! Gotowy, nie jestem gotów. I leży. Bardziej mnie wystraszył niż zranił. No cóż. Nie, ta winda była tam na dole. Mało tego, tam jest jeszcze skrzynia z tyłu do otwarcia. To może do niej prowadzić ta winda? Tak. Pójdziemy. Jeszcze raz na dół. Na dół. Czyli nie będziemy walczyć z tym pożaraczem dusz. Trochę szkoda. Trochę nas okłamali. Gdzie ta winda była? Nie tutaj. Tutaj po lewo. No, człowiek chce popsuć rzeczy i nie dają mu. No, dziękuję. 8 srebra. Kto wie, może mi akurat kiedyś 8 zabraknie właśnie. O. Popatrz. Dobrze. Ej, kolejna mapa skarbu. Klękaj przed torem. O! Całe życie wiernie służyłem Bogu Piorunów, dlatego swój największy skarb postanowiłem ukryć tam, gdzie miejsce wszystkich mieszkańców Midgardu. U jego stóp. U których stóp? U tych zażartych przez... tego... No. Jak mu jest? Węża świata? Czy u tego, którego zniszczyliśmy? Ciekawe. Dobra, wracajmy do naszego tego pracodawcy. To by było dobre określenie. Pracodawcy. To my chyba stąd przyszliśmy, nie? Tak mi się wydaje. No i dobra. Znaleźliście ten młot, czy byliście zbyt zajęci grabieniem i plądrowaniem? A jak myślisz? Masz. Młot alchemika. Jego duch jest męczący. Ha! Andvari był jak wrzut na dupie, ale na alchemii to się znał. Dajcie go tu, żebym mógł go przetopić. Co? Chcesz przetopić swojego przyjaciela? Uwięziona dusza pozwoli mi dodatkowo wzmocnić waszą nagrodę. Nie zależy wam? Ojcze, tak nie można! Masz, zatrzymaj go. Naprawdę się przydaje, przysięgam. Dobrze, o ile nie będzie uciążliwy. Epicki przedmiot zaklęcie, bardzo duża... Dzieciak ma miękkie serce, co? Jeszcze z tego wyrośnie. Szansa na zyskanie przepływu zdrowia po zabiciu wroga runicznym atakiem. Truma! Pytanie, czy muszę to stworzyć? Andvari, tak. Z początku nie był zbyt skory do pomocy, ale widok martwego pożeracza dusz w kopalniach Landswar chyba dał mu do zrozumienia, że to nie moment na fochy. Myślę, że czuje się winny. Razem z grupą innych krasnoludów prowadzili tam eksperymenty na pradawnych i niechcący stworzyli pożeracze dusz. Całe szczęście, że musieliśmy walczyć tylko z jednym. Z żadnym nie walczyliśmy tutaj. Tak czy inaczej, dusza Andvariego wciąż tkwi w pierścieniu. Brock chciał ją przetopić. Czasem wydaje się naprawdę bez serca. Ale przekonałem ojca, żeby zatrzymał pierścień. I tak Andvari stał się częścią naszej drużyny. Jego dusza służy czasem ojcu jako składnik zaklęć. Życie w kawałku metalu musi być ciężkie, ale Andvari nie narzeka na swój los przesadnie często. A przynajmniej nauczyłem się go ignorować.
Zobaczymy, czy jeszcze coś wyskoczy. Będziemy się żegnać i ja tutaj posprawdzam rzeczy, które będziemy robić dalej. Dobra, chyba nic więcej. No, to pożegnajmy się teraz, tym razem w piątkę, bo jest nas pięcioro. My nas jest czworo, a tamten jest piąty. Także dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Yahoo!